Cześć! Adam Krowski zaprasza Was na krótką relację z konferencji prasowej Nokii. Pokazano kilka modeli, w tym bardzo ciekawe dwa, takie, które wzbudzają tutaj straszne zainteresowanie, do nich ciężko się dostać, ludzie sobie je wyrywają z ręki, naprawdę dużo się dzieje. Zapraszam do oglądania. No to Nokia 1. Rzućmy okiem szybko na specyfikację. Już daruję Wam czytanie, jak jesteście zainteresowani, to pełna specyfikacja jest na stronie mgsm.pl. No i szybki rzut oka na telefon. Dosyć kompaktowy, niestety równie dosyć szerokie ramki wokół ekranu. No trudno, to jest telefon tani, więc nie ma co oczekiwać. Cena to 85 euro, ile dobrze pamiętam. Albo 95, to też sprawdźcie sobie na MGSM-ie, bo powiem szczerze, już mi się pokręciło. Nokia pokazała tyle tych modeli, że nie sposób wszystkich sens pamiętać. No budowa no, dosyć zgrabna, no, ale to jest tani telefon, więc nie ma tutaj specjalnie jakichś większych oczekiwań. Rzecz jest dosyć lekka, no to tyle co zauważyłem. No i zauważyłem od razu, że szkiełko dość szybko i łatwo się brudzi. A to już kultowy banan, czyli 8110 w wersji 4G, w wersji współczesnej. Plastikowa obudowa, telefon dość lekki, z klasyczną klawiaturką i raczej prostym menu i raczej prostym wyposażeniem. Popatrzmy, cóż tu mamy. Jest wąż. Nic specjalnego. Podstawowe wyposażenie, takie charakterystyczne dla feature phone'a, ale to jest telefon dla kogoś, kto nie potrzebuje bajerów, nie potrzebuje smartfona, a to, co najpotrzebniejsze, tutaj mamy. Jest nawet parę gier, także telefon do podstawowych zastosowań może być. To jeszcze zerknę, jaki tutaj mamy aparat, bo to mnie strasznie ciekawi. Tego na konferencji nie powiedziano, co ciekawe, więc... Nie spodziewam się, powiem szczerze, tutaj zbyt wiele i pewnie się nie pomyliłem, no popatrzcie, nawet nie mam do wyboru opcji rozdzielczości, także myślę, że tu jest dwójka, tak jak w 3110, ale odgrzewanie klasyka całkiem udane. No to teraz pora na nową Nokię 6. Rzucik oka na specyfikację. No i wracamy do telefonu. Metalowa obudowa. Nieco grubsza niż w modelu pozycjonowanym wyżej w siódemce. Ale nadal dość ładna. Znów powtarzają się takie miedziane, takie lekko czerwonawe akcenty z błyszczącego metalu, tudzież tworzywa imitującego metal. Solidna konstrukcja, telefon bardzo sztywny, bardzo taki zwarty, fajnie leży w ręku. No i tu jeszcze dodam, że zarówno szóstka, nowa szóstka, nazywajmy nową szóstką, zarówno ta nowa szóstka, jak i siódemka z plusem należą do programu Android One. A to Nokia 7 Plus. Jak słyszycie, telefony wzbudzają tak duże zainteresowanie, że co chwila słychać alarm. No ale dobra, my patrzmy na specyfikację. Tak wygląda to, co telefon ma w środku. A tak wygląda sam telefon i muszę przyznać, że wygląda dobrze. Fajna obudowa, zgrabna, smukła, z bardzo ładnie zarysowanymi bokami. Metal połyskuje, tył ładnie przylega. No jest to rzecz zgrabna. Gdyby jeszcze ten aparat nie wystawał, to już w ogóle by było super. No ale czytnik papilarny na swoim miejscu. Złącza wszystkie i przyciski również. No klasyczna budowa, ale rzecz... No przyznacie, że dość ładna. No i dodam jeszcze, że my tutaj oglądamy wersję białą, ale jest jeszcze model w kolorze ciemniejszym. Tutaj obok na stanowisku ktoś ogląda i on sobie tak wygląda. No udał się im ten telefonik, muszę przyznać, że tak. I czas na najdroższy z modeli, Nokia 8 Sirocco. Oto jest specyfikacja. No ale dobra, zostawmy cyferki. Kto chciał obejrzeć, to sobie zrobi stopklatkę. Oglądamy telefon. Piękna rzecz, naprawdę ładny telefon. Dość lekki.
z fajnie zaokrąglonymi ściankami. No można tutaj dyskutować, czy już to gdzieś widzieliśmy, czy nie, ale nie sposób odmówić temu smartfonowi elegancji. Aparat nieco wystaje, odrobinkę. Tutaj koło mnie ktoś się kłóci, już te telefony sobie ludzie wyrywają z ręki, słuchajcie, to jest naprawdę masakra. Powtórzę jeszcze raz, wszystkie pełne specyfikacje znajdziecie na mgsm.pl.